Lubicie pić sok pomarańczowy? Ja nawet bardzo. Ten soczek jest taki wspaniały, że nawet postanowiłem zrobić swój własny. Oczywiście marki Gorgol. No, zapraszam do oglądania. Ale spokojnie, wszystko po kolei. Najpierw powiem wam plan w ogóle, jak miałby taki soczek wyglądać. A więc od początku. Oczywiście szklana butelka, bo ona jakby pokazuje największą jakość. Właśnie w takiej pysznej szklanej buteleczce soczek najlepiej smakuje. Smak jest najlepiej oddany, bo wiecie, plastik może trochę wpływać na odbiór smakowy, ale szklana buteleczka naprawdę oddaje totalnie. Dodatkowo mamy oczywiście, jako że to marka Gorgol, ma ona certyfikat najwyższej jakości. Dodatkowo właśnie na całym soczku właśnie będzie moje logo, piękne, gorgolowe, zobaczycie zaraz. Oczywiście napis sok 100%, bo my kitu nie sprzedajemy i to ma być prawdziwy soczek, bez dodatków żadnych cukrów. No i oczywiście do całej graficzki, no, dla smaczku, dla piękności dodajemy liście, różne pomarańczki, lejąc się soczek. To ma pokazać oczywiście pyszną pyszność naszego soku, no i naturalność. Więc dzisiaj zaprojektujemy właśnie taki soczek, przednią graficzkę i także na taką mini właśnie reklamową graficzkę na sociale. To będzie właśnie ten soczek i z paroma dodatkami pomarańczki, szklanka, ale to zobaczycie potem. No, zapraszam was na razie do Photoshopa. A więc ja zabieram się za robienie tego oto pysznego soczku. Znalazłem na internecie taki właśnie bardzo dobry, idealną wręcz można powiedzieć buteleczkę, która by nadawała się właśnie do mojego własnego soku. No i co, zaczynamy. Na samym dole właśnie, na dole, w dolnej części będzie ta grafika główna reklamowa i na górze umieścimy napis gwarancja jakości, właśnie to co mówiłem wcześniej. I będzie on jakby z dodatkiem takich liści wystających obok, to potem zobaczycie i przez to wygląda to nawet jeszcze lepiej, bardziej naturalnie. Całe tło będzie to tak jakby lasek, ale on będzie taki zblurowany, tam nawet nie będzie tego widać, po prostu będzie takie zielone, jakby zblurowany coś, to był ogólnie lasek, to wam powiem. No i może coś tam prześwituje, no ale to nie jest najważniejsze, nie? To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest ta napis Gorgol, właśnie na samej górze zrobimy własne logo. Jest to napis w kolorach takich pomarańczowych, takich bardziej wyblakłych, z obramówką oczywiście, taką czerwoną, wręcz brązową, bo taki ciemny czerwony, no i taki prostokącik troszkę zaokrąglony za tym. To będzie moje logo, ale zresztą tu widzicie jak to wygląda, albo zobaczycie zaraz. Właśnie to logo będzie na pierwszym planie, tak samo jak napis sok pomarańczowy i z największych liter tutaj nie będzie sok pomarańczowy, tylko będzie napis 100%, żeby odbiorca kupujący na pewno widział, że to prawdziwy, najlepszy soczek, 100%, bez dodatków żadnych cukrów i innych niepotrzebnych słodzików. Napis będzie w stylu, no, pomarańczowym właśnie, bo właśnie taki jest nasz sok i będzie on miał taki lekki cień, ciemniejszy, taki brązowy na dole, żeby nie zlewał się właśnie z tłem, które będzie, no, zielone i z prostokątem, który jakby będzie pod nim takim zaokrąglonym, białym. Przez to napis jest bardzo dobrze widoczny i kupujący dokładnie wie, widzi co jest tam napisane, wie czego chce i kupi na pewno nasz soczek. Potem zabrałem się za dodawanie właśnie pomarańczek, żeby to był to taki symbol piękny naturalności naszego soku. Znajdują się one po prawo, tu jest taka także odkrojona, po lewo jest taka pełna i na samym dole jeszcze pod koniec dodam tutaj piękną taką ledwo co wystającą, lekko zblurowaną, żeby ona się nie wyróżniała i także za tymi pomarańczkami tutaj troszkę leje się właśnie soczek tam przy lesie. Jest on troszkę jaśniejszy właśnie niż kolory samej pomarańczy, taki dokładnie jak mamy tutaj w butelce. Dodatkowo dodajemy liście, żeby pokazywały one właśnie, że z, no, z drzewa pomarańczowego są te pomarańcze, nie są jakieś sztuczne, dziadowskie. Tylko naprawdę bardzo dobrze wszystko naturalnie, tak jak już to powtarzałem wiele razy w tym filmie. I będą one wystawać w prawym rogu, w lewym rogu. Będą wystawać także właśnie poza etykietę trochę, co będzie naprawdę fajny efekt stworzyło. Będą także rzucały cień i rzucają ten cień także właśnie na napis Gorgol, na naszą markę. Przez to wygląda to fajnie 3D i naprawdę bardzo dobrze to komponuje się. Tak samo przy właśnie pomarańczkach mam tu dwa liście po prawej, jeden liść po lewej. Naprawdę nadaje smaczku. No i tak samo właśnie pod marką Gorgol będą tu takie lekko zblurowane, mniej widoczne także liście. W lewym dolnym rogu znajduje się jeszcze napis, że to 1 litr, bo właśnie takiej wielkości soki będziemy sprzedawać dla naszych odbiorców i konsumentów. No i jeszcze przy napisie sok pomarańczowy będą wydostawać się takie kropeleczki naszego soczku pomarańczowe, takie bardziej jasne, można powiedzieć. No i to ogólnie był właśnie zamysł całej pracy. Pod koniec także postaram się dobrze dopasować całą tą etykietę, żeby komponowała się bardzo dobrze z buteleczką, nie była taka sztuczna, czyli na przykład dodaję cienie po prawej stronie, tam gdzie zacieniowana jest bardziej butelka, tam dodam cienie. Tak samo po lewej stronie dodam światło, no i ten taki pasek główny biały, co jest na soku też po lewej stronie, poza tym światłem, też go staram się lekko dodać, żeby był widoczny na soku, przez to się wszystko bardzo dobrze będzie komponować. I przyznam szczerze, że nie zaokrąglałem tak do końca jeszcze właśnie tej całej etykiety,
bo chciałem, żeby była ona pełni piękna, widoczna, no ale to już tam nieważne. I tak właśnie oto prezentuje się nasz gotowy sok. No nie powiecie, że nie chcielibyście się napić, bo naprawdę wygląda bardzo kusząco. Sok naprawdę z najwyższej półki. Myślę, że warty nawet większej ceny niż typowe soki naszych rywali, naszej konkurencji. Nie jest najgorszy. Napiszcie teraz w komentarzu, czy chcielibyście wypić taki sok, no bo ja bym na pewno chciał, no kto by nie chciał. Tutaj macie oczywiście właśnie tą pracę mini na social media, co na niej dodałem. Generalnie no właśnie szklaneczkę po lewej, tak jakby się prezentował nasz sok w szklaneczce, no i pomarańcze także za tym soczkiem i także cienie na to bardzo dobrze i takie fajne odbicie. Ta podłoga była taka glazurowana, że tam odbija się trochę ta pomarańczka. No wygląda to naprawdę fajnie, więc na reklamę, na social media naprawdę bardzo dobra. No i co? Właśnie tak to wygląda, ten mój piękny soczek pomarańczowy. Co? Naprawdę mi się podoba, jestem bardzo zadowolony z efektu. Jeśli wam ten film się spodobał, to piszcie, że chcecie więcej tego typu filmów, bo na przykład właśnie ten z płatkami niedawno wrzuciłem, był naprawdę fajny. Jeśli nie widzieliście, to obczajcie, tutaj macie, wyświetla wam się właśnie tutaj po prawo. No naprawdę niezły filmik, obczajcie. No i napiszcie właśnie, czy chcecie więcej tego typu filmów, bo ja naprawdę jestem chętny, fajnie się to nagrywa. No ale co? Na dziś wam dziękuję bardzo za oglądanie i siemaneczko.